Poniedziałek, 21 lutego, czas więc na kolejny Crypto News. Postaram się szybko, treściwie i na temat, ponieważ akcji na rynku jest od groma, więc trzeba się skupić na tym, co jest najważniejsze. No i oczywiście przekażę Wam najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Tych kilka wartościowych również tutaj się pojawi. Zapraszam do oglądania. Witam Was na kanale Krypto Podróże. Mam na imię Dominik i w tym nagraniu przedstawię Ci najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. I z tego miejsca przypominam, pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym, ok? Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw łapkę w górę. I zaczynamy. Na początku dwa ważne ogłoszenia. Przypominam, że pod koniec tego nagrania, tego Crypto News pokażę osoby, które dostaną $10 BUSD oraz książkę Standard Bitcoina. Wszystkie osoby, które skomentowały właśnie ostatni Crypto News, miały szansę dostać takie niespodzianki. A więc zostańcie do końca, będziecie mogli sprawdzić, czy dostaliście niespodziankę za komentowanie tego nagrania. No i dodatkowo usłyszeć, jak rapuje. To dopiero heca. No i drugie ogłoszenie. Już za dwa dni, w najbliższą środę, na kanale pojawi się film i tam tłumaczyłem, co zrobić, aby zgarnąć 20 tokenów wartych $60-65 oraz 5 plus. Zostań na tym kanale, subskrybuj kanał, abyś tego filmu nie przegapił, bo aż 10 osób dostanie właśnie 20 tokenów wartych około $60. Myślę, że tego nie można przegapić. Ok, przejdźmy do informacji. Jak możecie zauważyć na załączonym obrazku, kryptowaluty na zielono jednak nie ma z czego się cieszyć, bo jest to tylko małe odreagowanie. I jeżeli zmienimy sobie interwał na 7-dniowym, zobaczcie, większość kryptowalut mamy niestety na czerwono. I spadki na rynku krypto świetnie widzimy na indeksie Fear and Greed, który pokazuje 25 punktów, czyli ponownie na rynek powrócił ekstremalny strach, a to powoduje, że tak zwane słabe ręce prawdopodobnie sprzedają swoje kryptowaluty ze stratą. Ale jak możemy zauważyć z tego artykułu, Vitalik Buterin uważa, że spadki są ważnym elementem rynku. Posłuchajmy dlaczego. Według współzałożyciela Ethereum tak zwana kryptozima pozwala odsiać spekulantów od inwestorów długoterminowych. Skutkuje ona również tym, iż słabe projekty zostaną samoistnie wyparte przez rynek. Także to, co jednych smuci, przeraża innych, tak jak tutaj mamy przykład Vitalika Buterina, cieszy, ponieważ na rynku pozostaną tylko długoterminowi inwestorzy, a spekulanci, którzy przychodzą na ten rynek bez doświadczenia, bez wiedzy, dzięki właśnie takim spadkom zostaną szybko odsiani. Ważne, żebyś nie był właśnie w tej grupie spekulantów, osób, u których takie spadki generują złe emocje oraz ekstremalny strach. A jeżeli jesteś taką osobą, która odczuwa ogromną niepewność, strach, przerażenie o swoje środki, to albo alokowałeś tutaj za dużą kasę, albo wybrałeś projekty na chybił trafił, tak naprawdę nie widzisz za nimi żadnej wartości, nie wiesz, co mają wnieść na ten rynek, dlaczego w ogóle wybrałeś te kryptowaluty, albo po prostu jedno i drugie, tak? Dlatego zmienić strategię to jest podstawa. Nie inwestuj takich środków, których nie możesz stracić. Ja wiem, że to jest banał, ale to jest coś, co pozwoli Ci inaczej podchodzić do tego rynku. Jeżeli nie będziesz tutaj wkładał kasy, której stracić nie możesz, Twoje ruchy w większości przypadków będą bardziej przemyślane, nie będą, co ważne, podyktowane emocjami, ok? I to samo, jeżeli chodzi o projekty. Jeżeli nie wiesz, jakie projekty wybrać, to w mojej opinii, co nie jest poradą inwestycyjną oczywiście, najlepiej skupić się na tych największych, najbardziej rozpoznawalnych, jak Bitcoin, Ethereum. A już idealną strategią, o której mówiłem już wielokrotnie, jest to strategia DCA, czyli regularne zakupy, ok? Wybranych krypto, przykładowo Bitcoina czy też Ethereum. Miesiąc w miesiąc, tydzień w tydzień, dowolna kwota. Najlepiej taka, która nie obciąża Twojego budżetu. Po pierwsze, powoduje, że możesz spać spokojnie. Po drugie, pozwala Ci uśredniać cenę zakupu. Czyli to pozwala Ci uniknąć momentu, w którym wsadzisz cały swój kapitał na górce, tak? Przykładowo, jeżeli zdecydowałabyś się kupić Bitcoina, czekajcie, sobie tylko powiększę interwał. Gdzieś tutaj w tych okolicach, ok, 61-63 tysiące dolarów. Teraz byłby prawdopodobnie płacz, ekstremalne przerażenie, co powinieneś zrobić. Natomiast jeżeli stosujesz na tym rynku strategię regularnych zakupów, tak, jeżeli na początku nie wiesz, co powinieneś wybrać, no to pozwala Ci uśredniać cenę zakupu, ok? Czyli raz kupisz drożej, raz taniej, ale długofalowo sprawia to, że ograniczysz ryzyko zakupu na samej górze, ok? Jeszcze jedna rzecz, która może Wam pomóc podjąć decyzję, jak najlepszą decyzję, jeżeli chodzi o idealny moment wejścia na ten rynek, jest to również Fear and Greed Index, ale jeżeli zjedziecie sobie troszeczkę niżej i tutaj wybierzecie Max, poczekajcie, to oddalę troszeczkę, ok. Zobaczcie, jak zachowywał się ten indeks na przestrzeni czasu
I tu idealnym oczywiście momentem jest zawsze poziom 10-20, kiedy wchodzimy na ten rynek, wtedy kiedy wszyscy panikują, są przerażeni. Historia pokazała, że wówczas był to najlepszy moment na zakup krypto i odwrotnie, jeżeli jest ekstremalna chciwość, wszyscy są w euforii, w sklepie, w pracy, na bazarze możesz usłyszeć o Bitcoinie, to znaczy, że z tego rynku chyba czas uciekać albo przynajmniej realizować część zysków. Okej, właśnie poziomy 80-90 czy nawet 70, historia pokazała, czas pokazał, że był to dobry moment na to, aby ten zysk realizować. Zwracajcie sobie na takie rzeczy uwagę, nie wchodźcie na ten rynek na chybił trafi, bo ktoś gdzieś tam coś powiedział, nawet jakiś Gostek Dominik na YouTubie. Zawsze starajcie się podeprzeć swoją decyzję właśnie takimi wskaźnikami, m.in. właśnie Fear and Greed Index. Z jednej strony jest to banalny indeks, z drugiej strony nie jest on na tyle skomplikowany, aby nie wiedzieć jak z niego korzystać, więc myślę, że będzie w stanie Wam pomóc na początku Waszej drogi. A to jest kanał właśnie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kryptowalutami. Sprawdźmy sobie również kapitalizację rynkową. W tym momencie jest to 1 778 000 000, czyli jak możemy zauważyć, niewiele się zmieniło od ostatniego tygodnia. Mamy to swego rodzaju konsolidację, jeżeli chodzi o nowy kapitał na rynku. Nie ma tutaj za dużych ruchów, ale to, czy nowy kapitał na tym rynku się pojawi, albo ten, który już jest, nie ucieknie, wszystko zależy również od geopolitycznej sytuacji na rynku. Na pewno wiecie, co się dzieje teraz na granicy Rosji z Ukrainą. Regulacje krypto w Ameryce przez prezydenta Bidena, to wszystko jednak oddziałuje na ten rynek i również na to zawsze trzeba zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o top rynku kryptowalut, zauważcie, Bitcoin stracił prawie 7,5% w przeciągu tygodnia, Ethereum 5% i przynajmniej dla mnie są to atrakcyjne poziomy, jeżeli chodzi o Ethereum oraz Bitcoina. Dobra, za chwilę pozostałe informacje z rynku kryptowalut, ale najpierw newsy, które już się zakończyły i w których bierzemy udział dzisiaj oraz jutro. Zacznijmy od akcji na Binance, której braliśmy udział 15 lutego. Zobaczcie, kolejna akcja na darmowe tokeny w necie. Na grupie telegramowej jest filmik, jak zrobić to poprawnie, jeżeli potrzebujesz, możesz sprawdzić. No i to jest właśnie ten film, w którym pokazałem Ci, jak krok po kroku wziąć w tym udział. Wszystko dzięki Dawidowi, który nam o tym przypomniał, także jeszcze raz wielkie dzięki Dawid za to, że o tej akcji nam powiedziałeś. No i zobaczcie, jakie są wyniki. Dostaliśmy 50 tokenów, których wartości jeszcze nie znam, ponieważ dzisiaj odbywa się launchpad na giełdzie Binance właśnie tego tokena i o 13 wchodzi na giełdzie. Możecie sobie sprawdzić wasze konta, jeżeli braliście w tym udział, czy dostaliście tokeny. 50 tokenów dostawały osoby, które miały fan tokeny Lazio, Porto oraz Santos, a pozostałe osoby, które nie spełniały tego wymogu, dostawały po 20 tokenów. Także jak widzicie, kolejna okazja w necie na darmową kasę. Zobaczymy, ile realnie dolarów tym razem wpadło na konto. Z tego miejsca zachęcam Was, abyście obserwowali moje konto na Twitterze Kryptopodróże, ponieważ często dodaję tutaj informacje z rynku. Informuję Was o różnych akcjach, które na tym rynku się pojawiają, a więc warto być na bieżąco, lub również możecie wejść na grupę telegramową Kryptopodróże. Jest tutaj ponad 2000 osób. Tych akcji jest naprawdę całkiem sporo. Ostatnio informowaliśmy Was o darmowych tokenach na Engine Wallet, tokenach NFT oczywiście. Odbieraliśmy, nie wiemy, czy to będzie w przyszłości cokolwiek warte. Jednak jeżeli robimy coś dosłownie kilka sekund, no to w mojej opinii warto te akcje robić regularnie i naprawdę staram się tutaj przekazywać Wam tylko i wyłącznie wartościowe informacje. Ostatnio dostaliśmy tokeny NFT od Mobox. Czy one cokolwiek będą warte? Nie wiem. Znajdują się na portfelu, to ważne. Niech czekają na lepsze czasy. Przejdźmy do kolejnej akcji, tym razem na Binance. Właśnie zakończył się czas subskrypcji w Launchpad fan tokena F1 Team Alpine. No i o 13 zobaczymy, ile udało się na tym zarobić. Jest również aktywny launch pool, więc tutaj możemy swoje BNB alokować na około 2%. Może dużo to nie jest, ale lepiej niech te tokeny pracują i na siebie zarabiają, generując kolejne zyski. O tej akcji oraz innych mówiłem Wam oczywiście na Twitterze, informowałem Was na bieżąco. Czekajcie, gdzie to było? Dokładnie w tym miejscu. Jak i o akcji na MM Finance i to jest kolejny launchpad, który dzisiaj będzie miał miejsce, który już w zasadzie możemy subskrybować również na Telegramie oraz Twitterze, dam Wam znać, jaki osiągnąłem tutaj wynik. I ostatnia akcja, o której należy powiedzieć, która będzie miała miejsce jutro, jest to launchpad na giełdzie Bybit. Jeżeli nie masz jeszcze konta na giełdzie Bybit, zachęcam Cię do skorzystania z linku, który znajdziesz pod tym nagraniem, tak samo jak giełdy Binance. Są tam przygotowane różne akcje, różne darmowe tokeny, a na giełdzie Binance macie zniżkę aż 10% na korzystanie właśnie z tej giełdy. I jeżeli chodzi o launchpad na giełdzie Binance, jest to token TAP. Mamy tutaj 17 godzin na to, aby lokować swoje środki. Oczywiście musieliśmy mieć przez dłuższy okres tutaj tokeny BIT, które za 17 godzin i 6 minut będziemy mogli tutaj alokować. Ja mam 844 tokeny, które mogę tutaj wrzucić do alokacji. Przypomnę Wam raz jeszcze, na moim kanale znajdziecie filmy dotyczące giełdy Bybit, krok po kroku giełda Bybit, jak kupić tokeny BitDAO, czy też wszystko o Launchpad oraz Launchpool. Możecie sobie w wolnej chwili te filmy zobaczyć. Ale wracając do mojej myśli, wszystkie tokeny, które tu widzicie, dostałem za free, ok? Ani złotówki nie przeznaczyłem na te tokeny, to jest piękne, że robiąc różne akcje, w tym przypadku tylko na giełdzie Bybit, mogłem zgromadzić taką ich ilość. No i teraz pozostałe informacje ze świata kryptowalut, zacznijmy od tej. Binance Smart Chain, BSC,
to od teraz BNB Chain, ok? Czyli jeżeli zobaczycie gdzieś napis BNB Chain, jest to po prostu nowa nazwa ówczesnego Binance Smart Chain, BSC. Giełda kryptowalutowa Binance poinformowała we wtorek, że jej zdecentralizowany ekosystem blockchain Binance Smart Chain zmienił nazwę na BNB Chain, co ma odzwierciedlić połączenie z rodzimym tokenem platformy Binance Coin BNB. A skrót BNB Chain oznacza Build and Build, czyli buduj i buduj. Jest to dość istotna informacja, żebyście się nie przerazili, jeżeli zobaczycie gdzieś BNB Chain, będziecie myśleć, co to u licha jest. Jest to po prostu nowa nazwa dla Binance Smart Chain. I kolejna dość istotna informacja, CRO to teraz Kronos, czyli ówczesny crypto.org coin, od teraz będzie nosił nazwę Kronos, tak jak widzicie tutaj na zdjęciu. Moim zdaniem jest to świetny ruch, ludzie będą kojarzyć Kronos coraz bardziej, sieć Kronos, blockchain Kronos rozwija się w niesamowitym tempie, coraz więcej osób się o tym dowiaduje, coraz więcej osób działa na tej sieci, czy to właśnie na platformach na DEX-ie jak MM Finance, VVS Finance, czy nawet kupując tutaj różnego rodzaju NFT, Kronos rozwija się niesamowicie. Idźmy dalej, prezes OpenSea uspokaja użytkowników po ataku phishingowym. OpenSea jest to platforma, jest to marketplace dla tokenów NFT na blockchainie Ethereum, Polygon i tutaj właśnie był ostatnio atak. Niektórzy użytkownicy stracili nawet 1,7 miliona dolarów NFT właśnie na rynku OpenSea. CEO OpenSea Finzer jest przekonany po rozmowach z ludźmi, zespołami i projektami z przestrzeni NFT, że straty użytkowników NFT nie pochodzą z OpenSea, ale ze stron internetowych innych firm. O ile możemy powiedzieć, jest to atak phishingowy, nie sądzimy, aby był on powiązany z witryną OpenSea. Wygląda na to, że do tej pory 32 użytkowników podpisało złośliwy plik payload od atakującego, a niektóre z nich NFT zostały skradzione. Czyli widzicie, musimy uważać, musimy patrzeć na każdą transakcję, podpisywać ją na spokojnie, nie śpieszyć się. No i to, co Wam zawsze powtarzam, jeżeli już podłączamy portfel, przykładowo MetaMask, do jakiej strony, sprawdźmy na 100%, czy znajdujemy się na właściwej stronie. Zawsze sprawdźcie, czy strona, na której się znajdujecie, jest oryginalna, czy jakaś literka nie jest przestawiona. Nawet nie polecałbym takich stron wyszukiwać w przeglądarce Google, ponieważ oszuści lubią i potrafią pozycjonować takie strony naprawdę bardzo dobrze i czasami taka oszukana strona może nawet znajdować się na pierwszym miejscu przed tym właściwym linkiem. Uważajcie na to. Strony, z których korzystajcie, najlepiej dodajcie sobie do ulubionych. Właśnie w taki sposób na nie wchodźcie. Wszystko wskazuje na to, że były to inteligentne kontrakty powiązane z OpenSea. Wygląda to na atak phishingowy pochodzący spoza strony OpenSea. Nie należy klikać linków spoza OpenSea.io. Niestety rynek kryptowalut jest wciąż młodym rynkiem i jest narażony właśnie na tego typu akcje. Pamiętajcie, jeżeli podłączacie gdzieś portfel, bardzo dokładnie sprawdźcie adres strony, do której się podłączacie, żeby nie było później płaczu. I na koniec, zanim przejdziemy do losowania osób, które dostaną 10 BUSD oraz książki, zobaczcie, Warren Buffett inwestuje 1 miliard w Neobank, który jest bardzo przyjaźnie nastawiony do Bitcoina, a robi to kosztem Visa oraz Mastercard. Czyli nawet Warren Buffett, który był sceptycznie nastawiony do Bitcoina, inwestuje teraz w spółki, które tego Bitcoina mają w swoim portfolio. Mamy tutaj dowód tego, że nawet takie osoby zmieniają zdanie na temat Bitcoina. Jestem przekonany, że takich osób będzie dużo, dużo więcej w przyszłości. No i oczywiście co za tym idzie, firm, instytucji, a nawet krajów, jak mamy przykład Salwadoru. No i teraz na koniec czas na wylosowanie 3 osób spośród tych, które skomentowały ostatni CryptoNews, 333 komentarze, bardzo dziękuję za wszystkie i robimy losowanie 3 osób, które zgarną 10 BUSD. Wklejam link do filmu, kasujemy powtarzające się komentarze, mamy zatem 284 komentarze, no i losujemy. Pierwsza osoba, Zbyszek W. Super sprawa, ziarnko do ziarka, super robota, świetne info, dzięki za pomoc i pokazanie drogi. To the moon, pozdrawiam. Ja również pozdrawiam i proszę o kontakt. Kolejna osoba, Jazz. Siemka, jestem nowy w te klocki, ostatnio zainwestowałem małą sumkę na krypto, myślę, że zostanę na dłużej i się poduczę. Pozdro. Również proszę o kontakt. I ostatnia osoba, która zgarnie 10 BUSD, jest to Art B. Nawet waletynki, ciekawe informacje. Dzięki wielkie. Również proszę o kontakt. No i teraz pokażę Wam komentarze, które wybrałem. Oczywiście za każdy komentarz poleci książka Standard Bitcoina dla jego autora. Postanowiłem wybrać aż 4 takie komentarze. Nie 3, tak jak wspominałem, tylko 4. No i zobaczcie, kto dostanie ode mnie książkę Standard Bitcoina. Pierwszy komentarz jest to... Już, jest tutaj. Chris. Hej, bardzo wartościowy materiał, w krypto jestem od 1,5 roku, czyli stosunkowo od niedawna, jednak potrzebowałem czasu, żeby zrozumieć, że nie można uważać się za eksperta tylko dlatego, że coś raz czy dwa razy się udało. Teraz wiem, że wiem mniej niż mi się wydawało, że wiem, zmiana myślenia o 180 stopni, edukacja w każdej wolnej chwili, dopóki coś jeszcze trafia do głowy. Czytam, oglądam materiały na YouTubie, działam, popełniam błędy, które niestety, ale są bardziej pouczające.
Z boku wszystko wygląda bardzo prosto. Kupujesz na dołku, sprzedajesz na górce. Easy peasy lemon squeezy. W praktyce to jest zupełnie co innego. Przez pierwsze pół roku działałem jak kurczak bez głowy, chwytałem się wszystkiego i niczego. Spekulacyjny zakup, nie wiem, za 20 tokenów, nie mając pojęcia, co tak naprawdę kupuję i o co chodzi. Rośnie to trzeba kupować, bo przecież jeszcze bardziej urośnie. Najlepiej w nieskończoność. Do tego trading, scalping to było mistrzostwo. Jakbym wiedział, to i pewnie byłyby jeszcze launchpady, launchpoole i staking by były i wszystko to the moon. Konta na przeróżnych giełdach, ogólnie dramat. Niekończące się pasmo niepowodzeń. Dzisiaj nerwę włosów z głowy, zawsze pełna analiza, na ile jestem wstępnie ogarnąć. Na wagę wrzucone potencjalne ryzyko do inwestycji i potencjalny X do zrobienia. Od niedawna w końcu do przodu. Darmowe airdropy, właśnie takie filmy jak ten, proste, przygotowane tak, że nawet laik jest w stanie zrozumieć bez nakręcania. Dobra, przemyślana analiza z chłodną głową, właśnie takie podejście do rynku dla mnie i mojego portfela okazały się najskuteczniejsze. Zazdroszczę opanowania, gratuluję 15 tysięcy subskrypcji. I naprawdę wielkie dzięki za to, co robisz. Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam, Chris. No i oczywiście odezwij się do mnie na priv, na Telegramie, na Twitterze. Proszę o kontakt. No i oczywiście książeczka leci do Ciebie. Kolejna osoba, jest to Mateusz Mańkowski. Dzięki za materiał. Oj moje kryptowaluty, kurs Wam się zmienia tak szybko jak luty. Raz mnie niesamowicie cieszycie, a za chwilę nagle smucicie. Jednak pokładam Was duże nadzieje i cierpliwie czekam na lepsze dzieje. Już za miesiąc czy za rok liczę, że będę o sukcesu o krok. Dużą Wam wdzięczność okażę, gdy dzieciom dzięki Wam piękny świat pokażę. Podróżom oprzeć się nie potrafię, więc liczę, że niedługo w samolocie się pojawię. Wyjazd do Rzymu, Paryża czy Podgoricy nie robi mi żadnej różnicy. Nie ma znaczenia kierunek czy pogoda, byleby od kryptowalut została udzielona zgoda. Chętnie odkryję nowe smaki kulinarne i poznam obyczaje regionalne. Zwiedzę zabytki, odkryję piękne zakątki i widokami się nacieszę. A na końcu podróży wejdę na Binance i własnym oczom nie uwierzę. Kursy kryptowalut na tyle podskoczyły, że dalsze podróże możliwości otworzyły. Pozdrawiam, ja również pozdrawiam, Mateusz, i proszę o kontakt. I kolejna osoba, czekajcie, czekajcie. Prawda, tych komentarzy było sporo, ale nie mogłem wybrać wszystkich. No i jest Kamcio Plus. Komentarz mój pisze, jednak po pierwsze zobaczcie, że jest on pisany wierszem, ponieważ chcę, aby był wartościowy, to też na BUSD zawsze gotowy. Dzięki Dominik za konkurs airdropy, za wszystkie porady, by nie było w topy. A odpowiedzialna za to, że mam je najlepsza społeczność na Telegramie, zawsze nauczy, zawsze pomoże. Z tą grupą każdy zarobek mieć może. I mimo, że giełda nie zawsze jest hojna, to wierzę w krypto i standard Bitcoina. Chcę się rozwijać i zdobywać wiedzę. Chociaż już jest dobrze, Dominika śledzę. Jego społeczność robi w krypto szum, bo to krypto podróże, więc to the moon. Postanowiłem zrobić to w ten sposób. Komentarz mi się mega podoba. Można by było naprawdę piosenkę nakręcić. Zróbcie bity i puścimy ją na Telegramie. Kamcio, wielkie dzięki za ten komentarz. Mega, mega, mega. Oczywiście odezwij się do mnie. Prezencik leci do Ciebie. W 100% zasłużony. I ostatnia osoba, którą postanowiłem nagrodzić, można powiedzieć ekstra nagrodą, bo jest to czwarta osoba, która dostanie książkę. Tylko czekajcie, żebym ja teraz znalazł ten komentarz. Uwierzcie mi, każdy komentarz przeczytałem i za wszystkie wielkie, wielkie dzięki. Tylko gdzie jest ten komentarz? Dawid, Dawid, gdzie ty jesteś? O dobra, jesteś. Dawid Sekulski. Standardowo to ja wieczorami póki co czytam mojej córce Pucia. Młoda już skończyła roczek, więc myślę, że to powoli czas kończyć z głupotami na dobranoc i trzeba stopniowo oswajać młodą główkę z blockchainem i całą jego otoczką. Do tego chętnie przytulimy nową książeczkę do kolekcji na dobranoc. Oczywiście, Dawid, dla Ciebie leci książka. Również mam córkę. Również jak troszkę dorośnie, będę czytał jej wartościowe książki, takie m.in. właśnie jak Standard Bitcoina. A jeżeli mogę Ci coś polecić, kup sobie książkę Mądre, bogate dziecko Roberta Kiyosakiego. Pobudź finansową inteligencję swojego dziecka. Naprawdę bardzo, bardzo fajna książka i nie jest to żadna rekomendacja płatna, po prostu stwierdzam fakt. No i oczywiście Ciebie również proszę o kontakt na Telegramie, na Twitterze, dowolnie i książka leci dla Ciebie i dla Twojej córki. I jeszcze raz przypominam, pamiętajcie, już w tą środę kolejny film na kanale, w którym będzie można zgarnąć za komentarz aż 20 tokenów wartych około $60, ok? I za akcję na Twitterze, która pojawi się również w środę o 17:00, będzie do zgarnięcia 5 plus od firmy, o której oczywiście będę mówił w tym nagraniu, środowym nagraniu. Także to tyle w tym Kryptonews. Mam nadzieję, że ten odcinek był ciekawy, był wartościowy. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, bo dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. A ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej.